Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym epizodzie, 29 epizod. Właśnie byłam na takich małych zakupach w Trader Joe. Ostatnio właśnie koleżanka mi nagrałam dla Was vloga z Tradera i koleżanka mi napisała, że w Traderze nie wolno w ogóle kamerować. Także udało mi się nagrać vloga, nie wiem jakim cudem, ale nagrałam i powiem Wam, że dzisiaj taki szybki vlog odnośnie bardziej takiego update'u. Update, jak wyglądają egzaminy moje, więc mam dobre i złe wieści, ale zaraz Wam wszystko opowiem. I kurczę, nawet nie wiem od czego zacząć ostatnio. Zacznę może od dobrej. Sorry, że krzyczę, ale po prostu wiecie jak to w Nowym Jorku. Moja kamera jest stara, sama się nie słyszę co tutaj mówię, bo jest tak głośno. Jeżeli chodzi o dobrą nowinę, to jest taka, że zdałam egzamin state'owy z Nowego Jorku, czyli teoretycznie mogę już aplikować o licencję agenta nieruchomości tutaj. Ale, tak jak już wcześniej wspominałam na moich poprzednich vlogach, że to była tylko i wyłącznie taka dodatkowa licencja, dlatego że ja głównie muszę się skupić na New Jersey, z tego względu, że ja mam pewną pracę w New Jersey i jak znalazłam pracę we wrześniu, jeżeli chodzi o agenta nieruchomości, to moja brokerka, ona cały czas tutaj ma ze mną kontakt i cały czas się ze mną kontaktuje, więc cieszę się, że jej zależy na mojej osobie, bo wiem, że to też jest brokerka, która ogólnie osiągnęła bardzo duży sukces i ma bardzo, ale to bardzo dużo listingów, także zależy mi na niej, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o licencję w New Jersey, no to jest dramat i zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że miałam właśnie sytuację, gdzie trzeci raz już podchodziłam do egzaminu i wczoraj właśnie miałam egzamin z New Jersey, state'owy. Wyobraźcie sobie, możecie mi nie wierzyć, ale zabrakło mi jednego punktu i tutaj Wam na ekranie gdzieś pokażę wyniki mojego egzaminu, bo ja to jak wczoraj zobaczyłam, to ja po prostu to nie mogłam uwierzyć, że tylko jeden punkt i dalej jestem bez licencji, dalej jestem bez pracy. I powiem Wam, że no wczoraj to byłam zdziwiona na maksa, ale znalazłam wszystkie pytania te state'owe w internecie. Właśnie teraz idę po wydruk, bo wszystkie te pytania sobie wydrukuję. Wydrukowałam sobie, tylko mi drukarka nie działa, więc idę na 35 do Staples, bo potrzebuję... Oh, fuck. Czekajcie, muszę... no, więc tak. I potrzebuję wydrukować. Natomiast jak już byłam trzeci raz na tym egzaminie, te wszystkie pytania się powtarzają i tak sobie myślę, Boże, przecież to się wszystko powtarza, to jest jedno i to samo, jak ja mogę tego nie zdać? Taki głupi błąd zrobiłam i zrobiłam tylko jeden błąd i tak naprawdę brakowało mi jednego punktu, żeby zdać. A co najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta licencja, ta całe egzaminy, ta szkoła to jest, wiadomo, ona Was teoretycznie przygotuje, ale praktycznie to wygląda zupełnie inaczej. Okej, więc zapytałam się o cenę tej małej choinki, tej najmniejszej. $65. Słuchajcie, $65 to jest bardzo dużo. Tak, za choinkę, która tak naprawdę za miesiąc zwiętnie, ale wiecie, pewnie ładnie pachnie. Nie wiem, nie znam się, bo raz miałam w życiu tylko taką prawdziwą choinkę i powiem szczerze, że Amerykanie właśnie mają bzika na punkcie świeżych, takich prawdziwych choinek, bo one pięknie pachną, ale najczęściej jest tak, że te choinki, one po prostu się wysuszają i te lampki mogą się zapalić i dużo pożarów jest przez to, także taka mała wiadomość. Widzicie się, jak bardzo ładnie jest na Manhattanie teraz o tej godzinie. Świeci słońce, tutaj mamy Empire State Building. Pięknie teraz to wygląda, o tej godzinie jest godzina 8:30. Ale mi się marzy nowa kamera, ale słuchajcie, na razie mam ważniejsze wydatki niż kamera. Poza tym mój kanał jeszcze się tak nie rozkręcił, więc nie wiadomo, czy się w ogóle rozkręci, tak szczerze mówiąc, zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast wracając do tematu, chciałam Wam powiedzieć, że po prostu... No, zobaczymy jak to będzie. Zapisałam się na egzamin znowu jutro na godzinę 16 i mam nadzieję, że już zaliczę i zacznę pracować jako agent. I w zasadzie mogłabym zostać w tej firmie na Manhattanie, w której pierwszy pracowałam,
Oczywiście wcześniej nagrywałam vloga, tutaj wam podlinkuję vloga wcześniejszego, ale słuchajcie, no praca dla korporacji, praca dla firmy niestety wiąże się z tym, że zarobki są takie średnie, przynajmniej na start. I pracujesz dla kogoś, musisz zawsze liczyć się z tym, że... Czekajcie. Nieważne, czy 8 czy 9 rano, widzicie, co się tutaj dzieje. Oh my god. I będąc au pair w Nowym Jorku na przykład, jeżeli ktoś mnie ogląda, jest au pair, życie inaczej wygląda, ponieważ jesteśmy... Nie musimy się martwić o rachunki i nie musimy się martwić o wiele innych kwestii. Jeżeli jesteśmy sami na własną rękę, tutaj mieszkamy, to już życie wygląda zupełnie inaczej. A ja mieszkam 5 minut od Manhattanu, więc wyobraźcie sobie, jakie tutaj są ceny. I tak na dobrą sprawę, jak siedząc w tej firmie na Manhattanie, stwierdziłam, że czy to jest to, czego ja chcę, czy to mi da na przyszłość możliwości za 5 lat. No i tak szczerze powiedziawszy, no nie. I przemyślałam sobie to naprawdę bardzo głęboko, więc odeszłam z tamtej pracy, zatrudniłam się w tej firmie nieruchomości. Tylko powiem wam, że ja przez 3 miesiące zrobiłam 2 szkoły nieruchomości, zdałam już licencję w Nowym Jorku i teraz już trzeci raz podchodziłam do egzaminu do New Jersey, a ludzie niektórzy robią jedną licencję w parę miesięcy. Więc mi się wydaje, że i tak szybko mi to poszło, jakby nie było. Był też taki moment, gdzie przyszła szefowa i oznajmiła, że pewnego dnia dziewczyny będziecie pracowały w soboty. A w tygodniu będziecie mieć jeden dzień wolnego. Co ja w tygodniu mam zrobić z jednym dniem wolnego? Ja się na to nie pisałam, tak? Niestety pracując dla kogoś musimy się liczyć z tym, że tak, mamy tylko jeden tydzień wolnego w USA, bo więcej wolnego wam nikt tutaj nie da. I pracując na siebie, tak, przez pierwszy rok, 2 lata pewnie będę pracowała 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale summa summarum na przyszłość będę sobie mogła wziąć wolne, kiedy tak naprawdę ja będę chciała, bo prędzej czy później jestem szefem dla samej siebie, a nie muszę się prosić o wolne i tylko tydzień mieć wolnego w ciągu roku. Przecież to są jakieś żarty. Wy w Europie, osoby, które mnie oglądają z Europy, przynajmniej ja też mieszkałam w Wielkiej Brytanii i wiem, że miałam 30 dni wolnego i ja po prostu cały czas gdzieś jeździłam. Tutaj to jest naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o wolne. Także podsumowując ten krótki epizod, mogę wam powiedzieć, że to jest dla mnie trochę jak być albo nie być. Albo po prostu mi się tutaj uda i będę żyła dobrze, będę miała swoją, że tak powiem, działalność i odniosę w tym sukces, albo po prostu będę odliczała co miesiąc wypłatę na studia, tu tam i będę żyła z miesiąca na miesiąc, ledwo dożyję do miesiąca i będzie mi ciężko, bo to jest duże miasto, to jest, znaczy ja tutaj w komentarzach ktoś mnie poprawił, że to nie jest najdroższe miasto na świecie, oczywiście, że nie, ale summa summarum to też nie jest inny jakiś tam stan typu, nie wiem, Południowa Karolina, nie wiem, Karolina, tak się chyba mówi? Czy Georgia, że te ceny są zupełnie inne, to jest jednak Nowy Jork, więc być albo nie być, to jest dla mnie w tym momencie i zobaczymy, co się dalej wyklaruje. A ja teraz już uciekam do Staples. Pokażę wam jeszcze trochę Nowego Jorku. Wczoraj właśnie było zapalenie choinki na Rockefeller Center. Na pewno się wybiorę, na pewno wam pokażę choinkę, ale tutaj chciałam wam pokazać, jak co roku Macy's jest zawsze pięknie ozdobiony. Chyba dobrze mówię. Patrzcie się, jak pięknie. Fajnie się książka rusza. Jak zawsze Macy's jest piękny. W środku na pewno też dekoracje są śliczne. Jak widzicie, w środku też Macy's jest piękne. Nie wiem, nie będę już wchodzić do środka, ale z pewnością wygląda to niesamowicie. I dalej. It's so beautiful, yeah? I know! I tutaj mamy jeszcze kolejną wystawę. Widzicie, mamy believe, napis, czyli trzeba wierzyć w to, że się uda. Believe, o. No, czyli ja wierzę w to, że mi się uda. Słuchajcie, nie ma innej opcji, musi się udać. To by było na tyle. Do następnego epizodu. Pa, pa.
been said many times, many ways. Merry Christmas. That's what Christmas is all about.